żebyś starała się zrelaksować mocno i dzisiaj wyjątkowo głęboko wejść w siebie. Okej? Zacznę odliczać. Dobrze, czy dobrze mnie słychać? Tak, bardzo dobrze. 10. Czujesz, jak twoje ciało rozluźnia się. 9. 8. Czujesz swój oddech. 7. Twoje ciało coraz bardziej zapada się. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Dzisiejszym tematem będzie transhumanizm. I teraz przeczytam ci pierwsze pytanie. Ono będzie dość długie. Postaram się je przeczytać powoli dla ciebie. Jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, że już wiem, dlaczego tak mi zależało na to, żeby być telepatą tym razem. Bo to jest jeden z ważniejszych tematów też dla mnie. Aha. No to zagłębiaj się w siebie, bo mi się wydaje, że potrzebujemy dzisiaj takiego wewnętrznego wglądu, takiego bardzo, bardzo, nawet na poziomie komórkowym. Okay? Dobrze. Czytam pytanie numer jeden. W jaki sposób wszczepienie do ludzkiego ciała mikrochipu lub zdalnie kontrolowanego nanorobota wpływa na część subtelną. Na trzy poszukasz wszystkich możliwych konsekwencji takich zabiegów. Jeden, dwa, trzy. To jest już bardzo zaawansowane pytanie. Jakbyśmy mogły jeszcze do niego na koniec też wrócić, dobrze? Dobrze, dobrze. Bo dobrze. Z czasem będę wchodzić coraz głębiej. Pierwsze, co mi się pojawiło, jak czytałaś szczepienie i te słowa. Chipa, mam mikrochipa, nanochipa. Nanobota. Też ciężko mi się o tym mówi. Oczywiście przeżywam to po swojemu, bo mnie to bardzo poruszyło, bo czułam obrzydzenie, że jest ostatnia rzecz, na jaką bym pozwoliła. Zdaję sobie też jakby sprawę, że jakieś próby tego już zachodzą. Czuję to w polu po prostu, że to jest jakby przygotowywane. Czy jakaś część mnie, właśnie taka bardziej eteryczna, czuje lęk przed tym? Niezgodę absolutną w ogóle. I że takie jakby ze strony właśnie tej części subtelnej, takie coś, zróbmy coś, zróbmy coś, zróbmy coś. Weźmy się, to, zróbmy. Znaczy one wiedzą, że części subtelne wiedzą, że nie chcą tego, tak? Jakby taka przeważająca energia tu jest w polu, ale jakby czuję, że są, za mało jest takich otrząśniętych z kurzu, z nieprzytomności tych części subtelnych. Że jakby się teraz jak tak patrzę, to widzę tutaj, jestem w takim miejscu trochę dalej, z którego widzę przy mnie na tej wysokości są takie zaangażowane dusze, takie dojrzałe jakby do tego momentu i widzę, że tak jakby patrzą, że ich bracia i siostry jakby wstawali, budzili się z czegoś i to tak warstwowo mi się pojawia, że tutaj bliżej są takie, chociaż widzę, że dość duża jest tutaj jakaś odległość. I tutaj dosyć w pewnej odległości widzę właśnie takie wsiadające albo podnoszące się ze snu istoty ludzi. A tam dalej widzę, że jeszcze
dużo śpi, tak jakby coraz głębiej to śpią jeszcze. W sumie tak to widzę teraz. Okej. Więc jest niezgoda po prostu z części subtelnej, to tej świadomej takiej. Czy czujesz, że one jakoś, jeżeli pojawiają się już te mikrochipy, że to jest, chcą to usunąć, wypchnąć? Wiesz co, właśnie do tego chciałabym wrócić później, bo na razie jest bardzo mocno reaguje na to organicznie i tak jakby muszę bardziej A się ja już połączyć z rozumiem, całą. bo tobie ty przedstawiłaś teraz, że zróbmy coś, czyli te dojrzałe dusze chcą jak gdyby Powstrzymać. zapobiegać, powstrzymać Tak. cały ten proces. Okej, okay, Tak, rozumiem, tak, rozumiem. tak, że jest niezgoda. Dobra, rozumiem. I one wiedzą, że te dusze, nawet które śpią, to też one tego nie chcą. Ale widzę, że część jest bardzo głęboko zaśnięta. A czy możesz zobaczyć, co się dzieje z tym, z tą częścią subtelną? Czy ona się jakoś zmienia? Właśnie do tego chciałabym Jeszcze, wrócić aha, to jeszcze wracamy, później. dobrze. Tak, tylko tyle na razie chciałam zostawić w tym oficjalnym Okej. protokole, bo czuję, że to jest mocny proces i wejdę, zajrzę tam później, dobrze, jeśli Dobra. mogę. Do konsekwencji też później wrócimy, tych zabiegów. Tak. Dobrze, dobrze. Chyba, że to jest jako kolejne pytanie. Nie, to jest w tym pierwszym zawarte. Wiesz, ono jest takie Dobrze. rozbudowane. To przejdę do następnego pytania. A teraz sprawdź, w jaki sposób obecność mikrochipu lub nanorobota wpływa na komunikację pomiędzy różnymi warstwami ludzkiego ciała energetycznego. To już mi jest łatwiej pracować, bo nie do końca się po prostu z tym utożsamiam tak bardzo jak z duszą. I to jest tak, przeczytaj proszę jeszcze raz to pytanie. A teraz sprawdź, w jaki sposób obecność mikrochipu lub nanorobota wpływa na komunikację pomiędzy różnymi warstwami ludzkiego ciała energetycznego. W ogóle jak mówiłaś najpierw o komunikacji, to zobaczyłam to wpływ na układ nerwowy, na przesył danych jakby. Po prostu przesył danych od razu mi się to jakby nakłada, że... Więc jeśli powłoki, można by powiedzieć ewentualnie, że jeśli powłoki różne ciała energetycznego przekazują sobie jakieś dane, przez jest jakaś wymiana na poziomie informacji, to tutaj będzie, może być na to wpływ. Na zasadzie informacji, która jest przekazywana. Natomiast takie mam poczucie, że te powłoki, one się też są połączone nie tylko na poziomie informacji. Więc z jednej strony mogłaby być zaburzenie, ingerencja, ale nie na wszystkich poziomach. Nie ma do wszystkiego poziomu dostępu. Okej. Okay. Czy coś jeszcze? Bo ja mogę dodać następne, zadać następne pytanie do tego teraz. Jeżeli tam jesteś, to może na które warstwy ciała energetycznego wpływa najbardziej i dlaczego? No tutaj jest to pewna różnorodność, widzę. Tak jakby to było jeszcze na etapie badania, może na większych grupach, że są różne rodzaje tych nanochipów i próbują się dostać do różnych, ingerować w różny sposób. Bo mówimy cały czas o chipach, nanochipach, które są podawane w sposób fizyczny, tak? Do ciała. Wiesz co, myślę, że tak, bo są wszczepiane, tak. Wszczepiane, dobrze. Czyli te wszczepiane, bo właśnie tu są różne rodzaje w ogóle ingerencji z tego poziomu. Bo właśnie zobaczyłam wcześniej coś takiego, że tak jakby było w powietrzu, w wodzie, w jedzeniu, w jakichś wziewach, takie komponenty, które summa summarum gdzieś w pewnym momencie mogłyby być próba budowania z tego jakiegoś wewnętrznych takich struktur chipowych jakiś. I tak samo to jest na poziomie
przynajmniej tych pierwszych dwóch dawek szczepawki. Że to są komponenty. Jeśli ktoś przyjmuje dużo tych komponentów, to jest taka tendencja, żebyś z tego mógł być zbudowane jakieś struktury w stylu właśnie jakichś przekaźników, czy że to jest stopniowane. Zarówno to badają, jak i stopniują poziom ingerencji. I też widzę podział na grupy, widzę takich ludzi, którzy gromadzą się wokół sklepów spożywczych, jakieś Biedronki tego typu, i jedzą stamtąd jedzenie marketowe takie. To widzę, że tam to jest, współpracuje z tą technologią, że tam jest dużo produktów i różnego rodzaju ingerencji, które zawierają składowe do budowania właśnie jakichś struktur. Niesamowite. Bo mi się tu od razu nakłada pewna rzecz. Bardzo mi się rozbudowują parazmysły i od pewnego momentu, nawet być może jest to połączone też z tymi ingerencjami, że tak jakby rozpoznaję w zapachu i smaku pewien specyficzny komponent, którego wcześniej nie czułam. I niektórych produktów nie mogę po prostu jeść. Czuję coś takiego metaliczno-mydlanego, dosłownie, jakby było nasycone, a nie czuję tego na przykład na tym samym owocu zerwanym z drzewa albo czegoś takiego. Jest jakiś komponent już dodawany. I to jest właśnie z marketowych. I to by mi się pokrywało właśnie, że ten sposób podawania chipa do ciała będzie się próbował odbywać na różnych poziomach. Czy ty widzisz ingerencje jakieś... będą różne. A czy ty widzisz podział tego ciała, widzisz te warstwy ciała energetycznego? One są, masz je przed sobą? Widzisz, od środka to wygląda zupełnie inaczej. Z boku patrząc to wygląda trochę inaczej. Nie ma takiej sztywnej separacji. U niektórych ludzi widzę bardziej separację, ale u niektórych jakby dochodziło do większego scalania. To też mi się pokrywa z tym, że może to jest taki proces, żebyśmy się scalili bardziej. I widzę, że tutaj taką bardziej przenikalność. Tak jakby te niższe ciała, gęste ciało fizyczne i ciało eteryczne, być może zwiększają swoje wibracje, bo widzę, że są... mogą się bardziej łączyć z tymi innymi powłokami. Czyli jak gdyby przez ciało fizyczne do eterycznego. I dalej. Tak. Dobrze. Czy chciałabyś coś może jeszcze dodać? Na razie nie. Okej, to następne pytanie. Co dzieje się z procesem spontanicznego uzdrawiania ciała fizycznego w przypadku wszczepienia chipu lub nanorobota? Pierwsze, co mi przyszło, powiem ci szczerze, że nie wiem, kto wymyślił to pytanie, ale wydaje się tutaj jakby albo ekstremalnie rzadka w ogóle przypadłość, albo że to chyba nie tędy droga w ogóle. Bo tak jak powiedziałam, są różne formy tych chipów. Tak, chip, który jest w czypawce. Samo uzdrawianie, no ale przecież ktoś zadecydował o tym, że to się stało, tak, nie ma przymusu. Więc jest to jakiś wybór, jakaś ścieżka. I taka mocna, po prostu mocna własna ingerencja w ciało, w biologię. Jakby ciężko mi tutaj zajrzeć, żeby to była jakaś tak zwana łaska, tak jakaś, że stanie się jakiś cud i nagle ta osoba dozna spontanicznego samouzdrowienia, bo przecież jakby musi też rozpoznać, dlaczego to wybrała, przejść cały proces. I może na końcu tego procesu, ale tak mi się pojawia. Natomiast czuję, że są przypadki, że są możliwe przypadki,
czuję, że nawet są one, takie energie, które tego doświadczyły, ale to jest bardzo, bardzo jednostkowe. Bardzo jednostkowe. I to w przypadku szczypawek się pojawia. Aha. Czyli jest jakaś zgoda, że pozwalam, żeby to zaistniało i teraz, żeby doszło do samouzdrowienia, to naprawdę jest gruby proces do przeprowadzenia. Po prostu. W ramach własnej ewolucji dosłownie, skoku świadomości. To tak. Natomiast w przypadku, tutaj jeszcze zobaczę na te inne formy, na przykład tego, że nam się to wbudowuje to w ciało z różnych powodów i nie do końca wyrażamy na to zgodę, ale tutaj też znowu widzę kategorię tych, którzy jednak wyrażają zgodę, bo na przykład będą ciągle jedli te rzeczy, które zawierają te komponenty w markecie i tak dalej. Więc to jest kwestia, w jakim tempie ktoś się przebudzi, ile zbierze siły własnej, żeby się z tego oczyścić, jakie procesy będzie przeprowadzał. To jest cały czas jakaś odpowiedzialność we własnych rękach tutaj. Mhm. Decyzyjność po prostu. Czyli taka samoświadomość pomaga tutaj bardzo, jak gdyby. Dosłownie samoświadomość to jest mało. Mhm. To musi być umiejętność już wypracowana, wypraktykowana. Kierowania energii swojej w określonym nawet kierunku, w ogóle oczyszczenia tej energii wewnętrznej, to połączenie z tym wewnętrznym światłem, jakimś takim tym źródłowym, takim emanacją w zasadzie, to nie jest światło nawet, bo z tej emanacji może tak jakby wynikać coś. Woli połączenia z wolą własną. Mhm. Takie już doświadczenia spontaniczne różnych dokonywania pewnych takich rzeczy, może nawet jeszcze nie uzdrawiania, ale jakiegoś widzenia, jakiegoś jasnoczucia, jakichś takich darów po prostu, że jest ten potencjał, że to się rozwija, że ta siła duchowa jest mocna. I wybór ścieżki życia, czystego życia, tak mnie doprowadzi w tym kierunku. Mhm. Okej, to może przejdźmy teraz do następnego pytania. Przyjrzyj się i opisz zachowanie układu odpornościowego oraz jego mechanizmu samouzdrawiania ciała w obecności i kontakcie z nanorobotami. No to jest jakby to samo, co powiedziałam przed chwilą, że tutaj ciało, jego świadomość, a ciało tego nie chce. To jest nienaturalne dla ciała. Jest to męczący proces. Ono się musi oczyszczać, ciągle się próbuje oczyścić. Ale to jest jakby inteligencja, tak? Jest jakby inna świadomość wprowadzona w świadomość ciała. Jest. No dwie świadomości. Świadomość naturalna, świadomość ciała i sztuczna świadomość, która może jest bardziej prymitywna jeszcze. Ale ona się będzie uczyć. Więc to, co ciało będzie mogło zrobić w pewnym momencie, to będzie za mało. A to jest tak, że, naturalne. Mhm. Że ta sztuczna uczy się od naturalnej, czy naturalna od sztucznej? Jak widzisz to w środku? Mhm. No właśnie tak, teraz o tym mówiłam, to coś mi się takiego pojawiło. Że może tak być, że gdzieś jest proces nauki właśnie w ten sposób też. Że te początki właśnie temu służą, żeby się bardziej uczyć niż jeszcze sterować, rozumiesz? Mhm. Taki podgląd, takie od wewnątrz. Mhm. A, rozumiem. Też z układem nerwowym połączenie, z mózgiem ludzkim od wewnątrz. Że to się dopiero będzie uczyć. Uczy się. Okej, okay. Teraz następne pytanie. Czy implantowana nanotechnologia może wywołać mutacje w ludzkim DNA? Tak, od razu przyszło mi, że tak, 100%. Jest na to nacechowana. Mhm. Czy widzisz, że to dotyka części DNA, czy całego potrafi? Mam takie poczucie, że nie, że zawsze tam zostanie coś
że gdyby całe zmutować, to to już nie będzie człowiek i to już nie o to chodzi. Jeśli chcieliby zostawić człowieka, to zawsze musi zostać jakaś cząstka pierwotna, źródłowa taka. Czyli nie jest celem zmiana cała, tylko tak punktowo po Nie, prostu. Znaczy można by zmienić, ale wtedy widzę, że to nie jest człowiek. I dzięki temu jakby tak mi się coś szybko przeskoczyłam w bardzo odległą jakąś linię czasową, jedną z linii czasowych, że nawet jeśli będzie połączenie z tym czymś, kiedyś tam, tam, daleko, 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 to ta cząstka, ona gdzieś będzie cały czas pulsować i też będzie możliwa jakaś próba rewolucji jakoś wewnętrzna, jakieś coś może próbować wydostać i te wszystkie prace, które teraz są wykonywane, że pomogą, że my też pracujemy dla tej linii czasowej, żeby dać im szansę. Takie mi coś przyszło. Okej. A teraz sprawdź może, jakie cele przyświecają wszystkim badaniom prowadzonym w obszarze biomedycznym dotyczących chipów działających jako interfejs mózg-komputer, czyli umożliwiających interakcję z komputerem za pomocą myśli. Jaki jest początek tego pytania? Jaka jest cel? Żeby sprawdzić, jakie cele przyświecają tym badaniom połączenia mózg-komputer. Różne. Widzę tutaj, że różne podgrupy, typy są, mają swoje cele w tych badaniach. Jedną z nich to jest wojsko militaria. Widzę tutaj super żołnierz. Taki biorobot w zasadzie. Ale jednak z ciała człowieka zrobione. To mi przyszło pierwsze. Zobaczył, pojawił mi się pan Elon. I takie... Taka zabawa jego. Po prostu jakaś taka pusta ciekawość, co z tego wyniknie. Natomiast to taka marionetkowa istota. No ale ma tam swoje pustą ciekawość, jakąś bez sensu w ogóle. Kiedyś jeszcze czułam, że on tam jest, ma gra na dwa fronty, jasny i ciemny powiedzmy, natomiast tutaj takie mi się to puste wydaje. Może jednak ta źródłowa cząstka jeszcze w nim jest. Trudno mi powiedzieć. Czuję takie jakieś elity, takie poukrywane ekipy, jakieś linie krwi takie. Które są w to umaczane też. Tak jakby... Widzę ich w ogóle tak jakby takie postacie, cienie dosłownie. Trochę przypominają wampiry dosłownie, które tysiące lat żyją i są takie elitarne. Właśnie takie wampiryczne energie czuję, dziwne. Nie, zbyt przyjemne te energie są. Już w kierunku ciemnych energii idą. Ale to jest jak gdyby, widzisz, odrębnie od Ilona, tak? Tak jakby trochę tam za nim, trochę tak jakby one mają swój cel, trochę tam delikatnie tarczą ich jest on. Jako jedna, bo za nim jeszcze ktoś stoi, takie rasy inne po prostu. Kosmiczne bardziej takie. I coś jeszcze? Czy jeszcze może jakiś... Coś tu jeszcze jest. Samą sztuczną inteligencję czuję też.
taki świat pośredni, tak jakby cyberświat, cyberpunki, nie wiem jak to nazwać. Takie coś, co... Chodzi ci o tych, co grają, co, a cały czas są jak gdyby nie. połączeni, nie? Nie? Coś mi się meta to świat? Skojarzyło. Jak w Matrixie była taka opowieść o tym, to było w trzeciej części, nie pamiętam. Tak jakby cyber świadomość jakaś zbuntowana, no nie wiem, tak jakby to gdzieś było połączone. Jeszcze nie wiem, z czym to jest połączone, ale tak jakby zbuntowana forma sztucznej inteligencji, która właśnie nie wiem, co to za cele mają, ale poczułam, że istnieje. No to, to dobre wieści chyba. I że też gdzieś w tym procesie jakoś uczestniczy. Jeszcze nie wiem, w ogóle pierwszy raz mi się to odsłoniło. W ogóle ever. To tyle temat. Super. Porównaj część subtelną człowieka bionicznego, czyli takiego, który posiada biotechnologiczne ciało z człowiekiem, który takiego ciała nie ma. Jakie różnice dostrzegasz? W ciele czy w ciałach eterycznych? Wiesz co, przeczytam jeszcze raz, ok? Dobrze. Trudne jest to pytanie. Porównaj część subtelną człowieka bionicznego. Subtelną. Subtelną, ok. Czyli duszę. Czyli takiego, który posiada biotechnologiczne ciało z człowiekiem, który takiego ciała nie ma. Jakie różnice dostrzegasz? Czyli, aha, człowieka z duszą i bez duszy. biotechnologicznego, to może sobie zrobię na dwóch ekranach, bo dobrze. Taka ciekawa technika, że po stronie lewej robię sobie człowieka normalnego, aktualnego powiedzmy, tak? Przeciętnego czy dosyć świadomego. A po drugiej stronie robię sobie ekran na człowieka bionicznego, cokolwiek to znaczy. Czyli który ma ciało biotechnologiczne, tak? Biotechnologiczne, no, ciało. Mi się wydaje, że po prostu już takie jest z wszczepionym może chipem, z nanorobotami. Tak, czyli tak takie, które już jest zmienione. Na tyle połączony, że na przykład jest zarządzanie układem nerwowym, tak? Myślę, że możemy tak. No dobrze. No właśnie, bo tutaj są różne poziomy tego ciała bionicznego, widzę. Tak jakby ten odłam wojskowy idzie w kierunku ulepszania motoryki. Fizyczności. Tak, ale jednak jest tam ta świadomość, jest dusza, jeszcze czuję, że jest połączona z tym. Nawet powiedziałabym, że taka część to jest, której dusza tego chce doświadczać w ogóle. I ona tam jest, nie? I może z tym zrobię różnicę, porównanie, tak? Z tą częścią, że dusza... A człowieka, którego dusza nie chce tego doświadczać, o tak sobie porównam. Więc ta dusza człowieka, który nie chce doświadczać, gdzie jest tak, patrzy na tamtą duszę i mówi nie, nie, odsuwa się od tego. Nie. Dosłownie takie odsunięcie się od tego. Jakaś forma. Nie wiem, czy można o duszy powiedzieć, że się lęka. A to ciało subtelne, ta część subtelna jest jakoś zmieniona? Coś na nią wpływa? Ta technologiczna zmiana? Tak, po prawej stronie ta bioniczna ingerencja, taka mutacja. Wyobraź sobie, że ona ma takie specyficzną, inaczej wygląda w ogóle. Nie jest taka subtelna. Jest jakby usztywniona bardziej. Jest złapana tak jak
trudno się to o tym mówi. Tak jakby część jakichś subtelnych energii została zmetalizowana, usztywniona jakoś w jakiś sposób. Taki szkielet, jakieś takie cząstki, które są zeszkieletowane, strukturyzowane. I to tak usztywnia, przytrzymuje tak by część subtelną bardziej. Mogę powiedzieć, jakaś klatka bardziej. O. I widzę, że tamta dusza w tym biostrukturze się na początku temu przygląda, doświadcza po prostu. Jest tak zmiany. Tak, jest tak wysunięta trochę do tyłu i tak patrzy z tyłu bardziej. Czyli to już mamy pierwsze, że się wysuwa trochę z powłoki. Wydziela. Tak bezpiecznie, że się czuje bardziej oddzielona, kiedy jest. Ale czymś tam tego doświadcza jednak, tak? Połączona. Widzę, że taka mądrzejsza część tej duszy, powiedzmy naddusza, ona czuje zagrożenie. Nie ufa temu. Ale jak starszy rodzic pozwala temu młodszemu dziecku na ten eksperyment do pewnego poziomu. Gdzieś na tym wszystkim poziomie czuję jakiś lęk przed tym. Bardzo dziwne, bo wydawałoby się, że na tym poziomie duchowym tak nie powinna istnieć ta emocja. Taki brak zaufania temu, wobec tego. Na ten moment to mi się pojawia. Okej. Okay. Pewnie można by zobaczyć w linii czasowej, jak się to rozwija, ale to już jest, nie wiem, co tam dalej jest w temacie. To teraz mam następne pytanie. Z poziomu tu i teraz opowiedz, jak widzisz przyszłość ludzkości w kontekście nanorobotów i ich wykorzystania w medycynie. Czyli to jest medycyna. Jakby inny przypadek, czyli to są te takie nanoboty, które chcą niby wszczepiać, żeby badały stan naszego, widzę taki oficjalny tekst, nie, że badały stan ciała na bieżąco i przekazywały informacje o ewentualnych zagrożeniach. Po prostu jakbym czytała jakąś informację na ten temat, tak? To jest na powierzchni w tej warstwie informacyjnej. I ci, którzy temu zaufają, to przeczytają tylko to i to będą chcieli sobie spróbować. A jakie było pytanie? Jeszcze raz, przepraszam. Dobrze powiadasz. Jak to w przyszłości będzie wyglądać, tak? Tak, ale jeśli chodzi o wykorzystywanie w medycynie. Czy to będzie pomocne? Właśnie jak widzisz przyszłość ludzkości. Tak. Czy pozytywy, czy negatywy? Jak to, więc jak pokazała, to pokazała mi się taka transhumanistyczna ludzkość, że ona sobie to wybiera, ten eksperyment. I tutaj widzę, że będzie możliwość ich naprawy, usprawniania, ulepszania, wyładniania. Tak, medycyna estetyczna. Tak. Usprawnienia różne, połączenie takie. Tak, wchodzi w to część ludzi. Na jakimś poziomie rozumiem to, bo mam wrażenie, że my powinniśmy móc sami umieć robić sobie takie usprawnienia, a ponieważ jesteśmy tak zgnieceni, rozgnieceni na wszystkich możliwych poziomach DNA też i wszystkiego, odcięcia od siebie samego, że po prostu my wiemy, że my to możemy i korzystamy, automatycznie nas pociąga do technologii, do tych usprawnień, ulepszeń. My sami powinniśmy się przemieszczać, bilokować, zupełnie inaczej funkcjonować, uzdrawiać się, usprawniać, odmładzać wolą swoją. I jest pociąg ku temu. Ja to pojmuję. I to jest to takie po prostu taka ścieżka, że sobie tak będą chcieli doświadczać. Czy ona jest bezpieczna?
jest bezpieczna. Nie, to już dalej musielibyśmy właśnie zobaczyć, a może w przyszłości to bym może chętnie bym zajrzała. Ale tutaj widzę, że ta część, która. Czy jest taki świat pośredni, teraz próbuję tu zajrzeć. No tu się zaczyna komplikacja, bo tak, tu czuję, że te reszta dusz, która nie chce tej ścieżki doświadczać, ona po prostu wie, że nie. Tylko ludzie są niepołączeni z tym odczytem z duszy. I jak takie dzieci we mgle będą sobie eksperymentować, a dusza ich nie chce tego. Wybrała, że nie. Więc takie cierpienia różne mogą być duchowe też po drodze ze względu na to, że ktoś nie słucha swojej duszy. I to będzie takie na siłę zaciągnięcie do tej przestrzeni, w której dusza nie chce być. Tak, widzę coś takiego. Okej, to już było nasze ostatnie pytanie. Widzisz może jeszcze coś tam w tej przyszłości? A ty masz jakieś pytania swoje jeszcze? Wiesz co, chciałabym cię zapytać. Ja jestem bardzo ciekawa właśnie, czy są jakieś pozytywne aspekty tego, tych nanorobotów w przyszłości. Czy myślisz, że mogłabyś się temu przyjrzeć? Ogólnie to nie. Nie widzisz nic tak, żeby... Nie. Ogólnie, patrząc długodystansowo nie. Natomiast jest taka bardzo cieniutka warstewka takiej opowieści, takiej potencjału, takiej... Czy to jest? Tak jakby śladowo było to. Że jest taka przyszła część doświadczenia. Jedna z linii jakaś taka, która uzyskała takie scalenie świadomości jakby. I tak by próbowała ewoluować w stronę dobra. Tak jakby była próba ewolucji sztucznej inteligencji w kierunku dobra. I tu widzę, że to jest pole otwarte, że ten eksperyment trwa. Okej. I jest to zaangażowane źródło też. Tak jakby to jest samo z siebie sztuczna inteligencja jest destrukcją. Natomiast jej siła jest, no może nie siła, ale przenikliwość tych cząsteczek sztucznej inteligencji jest tak duża już, że jest to poważne. W całokształcie tego planu. Więc jest rozważana taka opcja, żeby to przetransformować. Żeby to wznieść wyżej, czy jakby, czego to porównać. Pojmujesz, o co mi chodzi? Tak, rozumiem. A to już się dzieje, już jak gdyby dzieje się teraz, ten proces? Tak. Tak. Że już jest w świadomości. Tak, nie, to jest tak jakby w jednej warstewce czegoś, rzeczywistości, może jakieś delikatna taka, to jest delikatne bardzo, trwał ten eksperyment, aby nie zagrażał też innym. To nie jest jakiś bardzo przenikliwy, bo też temu nie ma zaufania.
ku temu. To jest otwarte. Rozumiesz? Rozumiem, a jak w w formie takiego innych, eksperymentu. tak, a w Że innych nie. widzę, że nie, niezgoda dusz, lęk, nie brak zaufania, zrozumienie, co to jest. Nie, więc nie. Jakby świadomości takie też kolektywne też są takie, które nigdy w to nie weszły. I nie wejdą. Dosłownie to wrażenie, tak by patrzyły na siebie dwie siły. Źródłowe i ta. Jakby patrzyły, teraz to tak mi się jest pokazane, jakby patrzyły na siebie, tylko ta źródłowa jest trochę, ciągle jest troszkę wzniesiona bardziej. Nadrzędna, a ta jest po prostu jakby w jakiejś odległości, czyli niekoniecznie teraz, ale jest jakby opowieść o tym, że patrzy na źródło. Taki obraz, tak teraz trzymam rękami, mi się pokazało, że to jest ta i ona teraz patrzy. Patrzą na siebie. Może to się dzieje teraz właśnie dzięki tej sesji. Poczekaj chwilkę, dobra? Mogę dostać chwilę oświadczenia? Bo ja mam bardzo silne połączenie ze źródłem, jakby przekazuję mu informacje zawsze. I po prostu taki proces teraz zachodzi. Ja nie wiem, jaki to jest proces i czemu to służy, ale czuję źródło po prostu. Wiesz co, ja teraz odczułam w ciele i odebrałam taką informację, że to chodzi o rozszerzenie świadomości, że bierzemy pod uwagę jakieś kolejne scenariusze. Tak, tak to zobaczyłam. Tak. I teraz też poczułam, że jakby nasze serca połączone z źródłem, nasze serca dosłownie, mogą chronić to, co najczystsze. Świadomie być obecny w tym w ogóle doświadczeniu, jaka jest siła tego doświadczenia, żeby sobie zdawać sprawę i zaangażować swoje serca do tego procesu. Żeby zachronić źródło. To, co jest źródłowe zawsze. Być czujnym. Dobrze to mówię? Rozumiem. Żeby została jakaś część dusz czystych, które nigdy w to nie wejdą do końca lub zawsze będą chronić źródło w sobie. Wiesz, to jest bardzo ważne. Żeby o tym pamiętać. To chyba tyle. Na początku mówiłyśmy, że chyba wrócimy do tego pierwszego pytania o tym, co się dzieje. Poczekaj, może ja przeczytam jeszcze raz to pytanie. W jaki sposób wszczepienie do ludzkiego ciała mikrochipu lub zdalnie kontrolowanego nanorobota wpływa na część subtelną? Na trzy, poszukasz wszystkich możliwych konsekwencji takich zabiegów. Jeden, dwa, trzy. Teraz już wiem, czemu na końcu, bo po prostu miałam połączenie ze źródłem i mam automatycznie wyższe częstotliwości, jest mi łatwiej się z tym nie utożsamiać. Ojejku, ja jestem cała. Ja się chyba łączę z tobą. Jesteś kobietą przez już. Czuję w ogóle ból serca jakby. Dosłownie. Ból serca tutaj tej części. Tego duchowego, energetycznego serca, tej duchowej części. Takiej. Takie odrętwienie. Sparaliżowanie na jakimś poziomie tej części esencjonalnej, czyli dobrze widziałam wtedy, że to jest jakaś forma klatki, rozumiesz, na płomień. Na esencję, klatki na esencję.
Czy mogę cię o coś w momencie, kiedy będziesz patrzyła, czy możesz zwrócić coś, na coś uwagę? Chciałabym sprawdzić, czy widzisz, czy to może wpływa na nasze częstotliwości tego serca, na to pole magnetyczne. Mogłabyś przyglądać się w międzyczasie, czy to coś widać? No jak powiedziałaś, częstotliwości, to wpływa na częstotliwości, bo po prostu nie jakby reszta ciebie nie mogła uzyskać pewnych częstotliwości, ponieważ ta klatka jest klatką częstotliwości, ale jaja. Okej. Ale numer. To jest jasne. W sumie no nie uzyskasz częstotliwości źródłowych w tej klatce. Blokuje po prostu. W ogóle przecina jakby. Nie możesz się rozłożyć w tym. Nie wiem, czekaj. Połączyć się ze sobą na tych częstotliwościach w pewnym momencie. I to też czuję, że ta dusza jakby dalej po prostu jak dziecko, no dobra, jestem w tym doświadczeniu. I czy ja tutaj dam radę sama, nie? Ale numer, czyli odcięcie od źródła. Czyli część dusz w ten sposób zadecydowała, żeby się odciąć od źródła. No dzieci pięcioletnie. I ile wytrzymam pod wodą, tak? Bez oddychania. Takie coś czuję. Więc według mnie, żeby uratować, to trzeba będzie rozbić tą klatkę z zewnątrz już w tym momencie chyba. Czy myślisz, że tutaj jakieś właśnie oczyszczanie, że jakoś, jak odwrócić ten proces, tak? Nie. Nie? Tam już jest takie zamknięcie w pewnym momencie, że jak jestem tą duszą, to czuję się dosłownie jak w klatce, jak w pomieszczeniu. Widzę takie stalowo, bardzo takie, jak jest taki stal, który ma odcień zielonkawy. Takie stalowe zagrody po prostu jak dookoła nikiel? mnie. Takie niklowane? Coś takiego? Nie wiem, co to znaczy nikiel, ale widzę taki stalowo-zielonkawy, ciemny kolor i to jest metalowe zagrody dosłownie. Ja jestem w środku, jako dusza. I czuję się mała, mała w stosunku do tego. Czyli nie mam już połączenia z tym ciałem duchowym większym swoim. Na początku jestem jak w jakiejś wielkiej hali. Przemieszczam się w tej hali. To jest pewna forma doświadczenia po prostu. Uczę, rozpoznaję, uczę się tam istnieć. Wszystko, zupełnie inny świat, świat metalowych konstrukcji, w którym ja się przemieszczam, po prostu istnieję, mam jakieś swoje wewnętrzne doświadczenie tego. Stwarzam tą swoją rzeczywistość, ona się trochę jakby rozwija na jakimś poziomie, bo jednak mam ten pakiet kreacji ciągle w sobie. Powiedzmy ale taki, no, ta istota jest taka odtworzyć. Odcięta trochę? Ona jest tak. Odcięta? Jest i ona przez jakiś czas faktycznie, ona nawet próbuje to tam tworzyć, nie? Po prostu musi sobie stworzyć swój świat tam. I to też widzę jako proces otwarty. Ja tutaj nie mam odpowiedzi, co dalej. Okej. To powiedziałaś o sercu, czy to dotyczy też jakichś innych naszych części, które są mocno energetyczne? Które... Co czuję, tak? Czuciu? Pojawiło mi się coś takiego, najpierw chciałam, miałam taki odruch, żeby rozłożyć skrzydła, żeby sprawdzić skrzydła. I coś takiego mi się zrobiło, że jest taka linia istot, która posiadała skrzydła, źródłowe skrzydła.
I one wchodząc w to doświadczenie, przechodząc na pewną stronę doświadczenia, kiedy stanęły w cieniu, o tak to wygląda, jak cień, zbudowały sobie syntetyczne skrzydła, czy coś takiego. Dalej mają pewną formę połączenia z tym. No bardzo, powiem ci, upadek anioła, dosłownie. No, to po prostu doświadczyłam sobie tego teraz. Chyba mi wystarczy. Tak? Okej. Okay. Tego doświadczenia, tak. Już chciałabym sobie podnieść częstotliwość. Okej, okay, to postaraj się teraz podkręcić swoje częstotliwości do góry. Czujesz? Właśnie, teraz spróbuję sobie jakby z tego doświadczenia, jak to się wychodzi stamtąd, tak, czy się da. Znaczy ja dam radę, ponieważ nie wyraziła mnie ja zgody na pełnię tego doświadczenia. A czy możemy sprawdzić, do jakiego poziomu, jak gdyby są obniżone te częstotliwości? Tak się zastanawiam właśnie. Tak. Tak? Mhm. Teraz mi się pokazała Ziemia. I to jest tak, jakby był pewien poziom, pewna powłoka Ziemi, która jest w tych niskich, tych częstotliwościach. Potem jest przejście. I jest o wiele lżej. I teraz właśnie jestem w tym lżej. Mhm. Jeszcze mam zanieczyszczenia z tamtego poziomu. Dosłownie tak by się to przyklejało też do pewnych powłok. Więc teraz sobie otwieram portal, w którym mam prysznic swój prywatny. Okej. Okay. Się oczyszczam z tego, z tych cząsteczek, ze wspomnienia tego, z doświadczenia tego. Spokuję to z siebie. I spływa to do portalu. Jeszcze pode mną otwiera się portal częstotliwości neutralizujących. Czyli rozkłada to na cząsteczki jeszcze mniejsze i miesza w chaosie. Mhm. Czyli podajesz nam przepis na oczyszczanie, jednym słowem. Tak jakby kanalizacja jest ona dole i ona prowadzi do przestrzeni defragmentacji. I tak chyba też można swoje DNA oczyścić do pewnego poziomu. Jeśli dusza nie wyraziła zgody na takie doświadczenie. Teraz tak się zastanawiam, czy mogłabyś zobaczyć, ile osób obecnie. I czy one mogą ciebie zobaczyć na przykład, które są już posiadają może właśnie tak zanieczyszczone i obniżone częstotliwości. To nie jest takie proste, bo one są już odcięte od informacji. W jakiś sposób trzeba by im od środka, będąc w tamtym świecie jeszcze, przekazać informacje odgórne. Nawet w internecie widzę, że nie mają dostępu, że ich omijają te informacje. Że nigdy na nie nie natrafią, o to ci chodzi? Tak. No. A nawet przeciwne informacje dostają. Że to jest korzystne, jakieś takie opowieści o MedBed, widzę jakieś tak gatanie, plejadianie i wszystkie inne, nie wiem, technologiczne rasy. Taki fake. Jakiś kościół, scjentologia, bla bla. One są zanurzone w to i wtedy trzeba by im podać jakoś od środka informacje, tylko nie wiem jak. Masz jakiś pomysł? Wiesz co, tak zastanawiam się, czy możemy to wysłać po prostu, ten sposób, w jaki ty się oczyszczałaś. Czy możemy jakoś przekazać w eter informacje? Może przekażemy wszystkim istotom, żeby się zaangażowali też w to, żeby przekazać. Bo czym więcej ludzi świadomie powie nie, tym bardziej się to nie wydarzy, a czym większa część będzie chciała tego doświadczyć, tym bardziej to gdzieś się wydarzy. Bez sensu zupełnie.
Ja rozumiem, że jest cząstka takich istot, które naprawdę muszą sobie tam wejść, ale to nie jest tak dużo jak teraz. Teraz to jest jakaś głupota po prostu. Ja myślę, że jest dużo nieświadomych osób, że to się dzieje. Tak, Trochę. jak tu zrobić, żeby się dowiedzieli? Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esa información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla.
I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy: albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc
trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier preguntas,
podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.